Córka Kasi Tusk pojawiła się na swoim pierwszym spacerze. Pomimo tego, że córka premiera przez bardzo długi czas wahała się z pokazaniem swojego dziecka, to wraz ze swoim partnerem zadecydowała o pokazaniu swoim obserwatorom, jak czas spędza wnuczka Donalda Tuska wraz ze swoim słynnym dziadkiem. Fani blogerki są zachwyceni, a zdjęcia najmłodszej członkini rodziny Tusków w trakcie spaceru z politykiem podbijają internet. Córka Kasi Tusk była tematem, który elektryzował polskich fanów show biznesu. Pomimo tego, że córka byłego premiera starała się dawkować informację dotyczącą swojego dziecka, to ostatnio coraz częściej zaczyna wspominać o nim za pomocą swoich social mediów i bloga. Najbardziej jednak swoich fanów i obserwatorów, celebrytka wraz ze swoim ojcem zadziwiła, pozwalając zamieścić ojcu zdjęcie spaceru swojej córeczki wraz ze słynnym dziadkiem. Córka Kasi Tusk na pierwszy spacer dała się z dziadkiem pomimo tego, że Donald Tusk jest osobą niezwykle zapracowaną i codziennie musi zmagać się z wieloma politycznymi wyzwaniami, to bardzo często znajduje czas dla swojej rodziny. Szczególnie teraz, kiedy został dziadkiem, stara się odwiedzać córkę Kasię i wnuczkę, z którą ostatnio postanowił udać się na spacer. Znany z wielkiej powagi i strategicznego myślenia były szef Platformy Obywatelskiej okazuje się zupełnie innym człowiekiem. Zamiast ponurej i zamyślonej twarzy, były premier pokazał swoje zupełnie inne, ciepłe i rodzinne oblicze. Zdjęcie prezentujące szefa Rady Europejskiej z wnusią spotkało się z bardzo dobrym odbiorem ze strony obserwatorów jego córki. Donald Tusk jest dobrym dziadkiem byłej premier, czytając komentarze pod zdjęciem ze swoją wnuczką, musiał wielokrotnie uśmiechnąć się pod nosem, widząc aż tak pozytywny odbiór ze strony internautów, którzy na moment zawiesili cięte komentarze i postanowili obsypać byłego premiera masą komplementów. Dziadek, to bardzo ważna postać w życiu dziecka. Mój był genialny, nauczył mnie jeździć na rowerze, choć sam nie umiał, nauczył oszukiwać w karty, zabierał na lody zamiast do przedszkola, zabierał do lasu na grzyby, poziomki, jagody. Był cudowny i nigdy go nie zapomnę. Powodzenia panie Donaldzie, niech będzie pan najlepszym dziadkiem. Panie Donaldzie, gratulacje, jest pan wspaniałym politykiem, człowiekiem i na pewno wspaniałym dziadkiem. Czytamy komentarze rozczulonych fotografią internautów.